Dzień dobry Państwu. Serdecznie Państwa witam na 21 części serii 40 powodów, dla których nie jestem rzymskim katolikiem. 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Nie przypadkiem jest to połączony tytuł, dlatego że te trzy religie, świadkowie Jehowy, rzymscy katolicy, adwentyści dnia siódmego, po części też baptyści i zielonoświątkowcy, uczą takiej samej fałszywej, zafałszowanej, kłamliwej wersji drogi do nieba. Oczywiście są też wśród baptystów i wśród zielonoświątkowców tacy, którzy nie są w ekumenicznym związku z rzymskimi katolikami, z adwentystami i ze świadkami Jehowy, i oni uważają, co jest dziwne, będąc dalej w społeczności z innymi zielonymi i baptystami, uważają tak, jak uczy Biblia, odrzucając fałszywe nauczanie świadków Jehowy, które podzielają też adwentyści dnia siódmego i rzymscy katolicy. Więc 21 odcinek 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Tytuł jest taki: jest tylko jedna droga zbawienia, z łaski przez wiarę, niezależnie od uczynków. Zbawienie jest z łaski Pana Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, niezależnie od uczynków człowieka. Nie można go zarobić, nie można go w żaden sposób też utracić, gdy się już jest zbawionym. I o tym jest dzisiejszy odcinek, 21 odcinek 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Ale też nie mogę być adwentystą z tego samego powodu i nie mogę z tego samego powodu być rzymskim katolikiem. Więc pierwsze miejsce, które chciałbym, żebyśmy przeanalizowali, to jest pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 18 werset. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 18 werset. Słowo Boże mówi tutaj tak: albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Jednoznacznie zatem widzimy, że jest tutaj mowa o krzyżu. Oczywiście nie chodzi o krzyż jako symbol religijny, nie chodzi też o krzyż jako jakiś magiczny symbol, tylko chodzi o fakt, że na krzyżu Golgoty Pan Jezus Chrystus został przeze mnie zamordowany i mimo tego, że ja go zamordowałem, to Bóg okazał mi nienależną życzliwość, czyli łaskę. I ta łaska była oparta na tej doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Ten, którego ja zamordowałem, czyli Pan Jezus Chrystus, stał się od razu, przez to, że ja go zamordowałem jako niewinnego, stał się doskonałą ofiarą za mnie jako grzesznika. Jest to łaska Boża, bo należy mi się wieczne potępienie w jeziorze ognistym. Należy mi się spędzanie wieczności na wieki wieków w jeziorze ognia i siarki. Nie ma we mnie nic dobrego. Zboczyłem, jestem zboczeńcem i całkowicie zasłużyłem na gniew Boży. Nie ma we mnie ani krzty czegokolwiek dobrego. Nic nie ma na moją obronę.
z wyjątkiem doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, bo ten niewinny Boży Baranek umarł na krzyżu zamiast mnie i stał się doskonałą ofiarą za moje grzechy. I jeżeli teraz ja tą doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa nie odrzucę, jeśli przyjmę Boży osąd, że we mnie nie ma nic dobrego, a sprawiedliwy jest tylko Pan Jezus Chrystus, i ten sprawiedliwy Chrystus jest doskonałą ofiarą za mnie, to w momencie, gdy ja jestem policzony jako ten, za którego umarł Jezus Chrystus, w tym momencie moje wszystkie grzechy są zgładzone, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, i jestem zbawiony, uratowany przez doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Niezależnie od moich uczynków, całkowicie w oparciu o Jego doskonałą sprawiedliwość i świętość. I Biblia uczy o tak zwanym podwójnym przypisaniu. W tym momencie, gdy ja przyjąłem Zbawiciela, przyjąłem Pana Jezusa Chrystusa, gdy Pan Jezus Chrystus przez wiarę zamieszkał w moim sercu, to w tym momencie, gdy zostałem narodzony na nowo przez Boga, na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa zostałem usynowiony, to w tym momencie wszystkie moje grzechy zostały raz na zawsze zgładzone. Stałem się zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie. I to jest mechanizm, użyję takiego brzydkiego słowa, który działa zawsze tak samo. I on jest jeden. Jest to jedna Ewangelia, jedna dobra nowina, jedna droga zbawienia przez Boga. Wszystko inne jest fałszywe. Jeśli gdziekolwiek pojawia się jakikolwiek element ludzkiego dodatku, to jest to fałszywe. Chrystus wtedy umarł niepotrzebnie. Jeżeli choć trochę oczekuje się od człowieka, że on cokolwiek przyniesie Bogu, to jest to droga Kaina, gdzie Kain przyniósł plony swojej pracy Bogu i ta ofiara została odrzucona. Natomiast Abel złożył w ofierze niewinne zwierzę i to zostało przyjęte przez Boga, bo na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, którego widzimy w cieniu baranka, którego złożył Abel, to na podstawie tej doskonałej ofiary jest droga zbawienia. Abel uwierzył, że jego działania nic nie pomogą. Abel uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Abel był grzesznym człowiekiem, ale wiedział, że gdy złoży zaufanie tylko w Bogu, tylko w Bogu jest zbawienie, nie w naszych działaniach. Z kolei Kain był człowiekiem bardzo religijnym. Uważał, że złoży Bogu ofiarę ze swoich plonów, ze swoich działań, z płodów rolnych. Można powiedzieć, że Kain był pierwszym ekologiem. Muchy by nie skrzywdził, ale brata zabił. Dlatego, że jego zdaniem Abel był obrzydliwym grzesznikiem. Miał rację. Abel był obrzydliwym grzesznikiem. Ale niesłusznie zdaniem Kaina Abel został usprawiedliwiony na podstawie ofiary z baranka. I niesłusznie zdaniem Kaina jego ofiara oparta na jego plonach została odrzucona. I mamy dwie drogi.
drogę ludzi, którzy pokładają ufność w tym, co zrobił Bóg, to Bóg jest Zbawicielem. I mamy drugą drogę, gdzie to człowiek jest samozbawicielem. Sam się ratuje, sam się próbuje wdrapać do nieba. I świadkowie Jehowy uważają, że zbawienie jest oparte na tym, co zrobią. Świadkowie Jehowy mają dokładnie tą samą rzymskokatolicką naukę o zbawieniu, ubraną w inne słówka, inne terminy, bo rzymscy katolicy też uważają, że do zbawienia jest konieczne ich działanie oparte na tym, co nazywają różnego rodzaju zabiegami, sakramentami, religijną aktywnością. Adwentyści Dnia Siódmego, dokładnie tak jak Świadkowie Jehowy, uważają, że zbawienie można stracić, jeśli nie będzie się realizowało programu religijnego ich grupy religijnej. Podobnie część zielonoświątkowców, część baptystów uważają, że zbawienie da się stracić, czyli że zbawienie jest z uczynków i Chrystus umarł niepotrzebnie. Oczywiście adwentyści będą pięknie mówić, że Chrystus był potrzebny, że było potrzebne, aby umarł. Tak samo baptyści, zielonoświątkowcy i Świadkowie Jehowy i katolicy twierdzą, że Chrystus umarł potrzebnie. Ale przez dodanie ich uczynków jako wymogu czynią ofiarę Chrystusa niepotrzebną. Tak Pismo mówi, że jeśli usprawiedliwienie jest z uczynków, to Chrystus umarł niepotrzebnie. To są Pisma, słowa nie moje. Jeśli z uczynków, to już nie z łaski, bo łaska nie byłaby łaską. To też nie są moje słowa, to są słowa Pisma Świętego. Więc to jest przeklęta droga samozbawienia, to co ludzie, którzy uważają, że zbawienie można utracić, głoszą. Oni oczywiście będą maskować się, bo znają trochę Biblię i widzą, że Chrystus tam jest potrzebny, więc i oni go na zasadzie takiego murzyńskiego czarownika przyczepią sobie gdzieś w ich religii. O co chodzi z tą historią o murzyńskim czarowniku? Pewien misjonarz pracował w Czarnej Afryce. I ten misjonarz w Czarnej Afryce był wezwany kiedyś przez wodza wioski, żeby udzielił mu pomocy, bo bolała go głowa. Obejrzał go i stwierdził, że wystarczy mu dać ibuprom. Więc dał mu tabletki ibupromu i poszedł do innych zajęć. Nie było to niestety prawidłowe rozwiązaniem zdaniem tego czarownika, wodza wioski. Dlatego, że głowa nie przestała go boleć. Następnego dnia z wielkimi pretensjami przyszli przedstawiciele czarownika do tegoż misjonarza. I misjonarz spytał, czy zrobili użytek z ibupromu. I zrobili. Zdaniem tych przedstawicieli, oni przyszli razem z misjonarzem, którego pojmali do wioski. I co się okazało w wiosce? Że czarownik dalej palił, dalej jadł, dalej pił jak poprzednio, a ibuprom przybił gwoździkiem do framugi swoich drzwi. Użył ibupromu, jego zdaniem, ale ibuprom przestał działać. Tak samo jest z tymi, którzy gdzieś tam przyczepiają sobie Pana Jezusa, czy to tak jak adwentyści na różnego rodzaju malowidłach w swoich książeczkach, czy też jak Świadkowie Jehowy w swoich kolorowych malowidłach malują Chrystusa w różnych kombinacjach, czy jak katolicy ich różne malowane obrazki,
czy też jak zielonoświątkowcy i baptyści w tej części skażonej przez tą fałszywą Ewangelię, też używają imienia Pana Jezusa w pieśniach i w różnych religijnych aktywnościach. Ale tak naprawdę przez to, że uważają, że zbawienie da się stracić, to ten ich Chrystus jest innym Chrystusem niż Chrystus Biblii, bo Chrystus Biblii powiedział, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. A to oznacza, że zbawienie jest nieutracalne, bo jest niezależne od uczynków człowieka. Nic nie można zrobić, żeby zbawienie sobie zaskarbić, nic nie można, żeby zbawienie zatrzymać, nic nie można zrobić, żeby zbawienie porzucić, nic nie można zrobić, żeby zbawienie stracić. To jest zwyczajnie niemożliwe. I kolejne miejsce to jest Galacjan, 1:8. List do Galacjan, 1:8. I tutaj apostoł Paweł mówi bardzo mocne słowa pod adresem tych, którzy uważają, że zbawienie można stracić. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Jednoznacznie widać tutaj, że przekleństwo jest związane z tymi, którzy uważają, że na zbawienie można sobie zapracować ludzkimi uczynkami. Dlatego nie mogę być świadkiem Jehowy, bo świadkowie Jehowy odrzucają biblijną drogę zbawienia i podobnie jak rzymscy katolicy i adwentyści dnia siódmego, spora część zielonoświątkowców i spora część baptystów uważają, że zbawienie można stracić. Jest to fałszywa Ewangelia głoszona przez świadków Jehowy i ich kompanów w tym błędzie i są oni pod przekleństwem Pisma Świętego. Kolejne miejsce to jest 1:15. Pierwszy list do Koryntian, 15, początek. Najlepiej przeczytać całość z Pisma Świętego, aby nie dać się oszukać. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli tylko ją zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism. I jednoznacznie tutaj widzimy, Chrystus umarł za grzechy. Nie da się w jakikolwiek sposób tego inaczej określić. Chrystus umarł za wszystkie grzechy wszystkich wierzących mu ludzi. Chrystus umarł za grzechy. I teraz, jeżeli ktoś uważa, że swoimi dobrymi uczynkami jest w stanie utrzymać zbawienie, no to Chrystus umarł niepotrzebnie. Jest to fałszywa Ewangelia. Jeżeli ktoś dodaje do zbawienia cokolwiek innego niż ofiarę Pana Jezusa Chrystusa
którą ustanowił Bóg jako doskonałą ofiarę. Chrystus jest doskonałą ofiarą i to jest po prostu pewne, że jeśli ktoś na podstawie ofiary Pana Jezusa Chrystusa przyszedł do Boga, jest nieutracalnie raz na zawsze uratowany, zbawiony. I teraz kilka przykładów z Biblii. Pierwszy przykład człowieka o imieniu Noe. Noe jest opisany jako człowiek, który był obrzydliwym grzesznikiem, przez którego zdefiniowano potrzebę, aby zniszczyć wszystkich ludzi. Oczywiście nie tylko on taki był. On był taki wśród innych jemu podobnych w tamtym czasie. Czytamy o tym w 6 rozdziale pierwszej księgi Mojżesza. Kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne, wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli i rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat, a w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Co tu czytamy o Noem? No więc jest powiedziane wyraźnie, że Noe i jego towarzysze jest to określone tak. Ja tu wstawię imię Noego, żeby była pełna jasność. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka, w tym Noego, na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Noe miał ustawicznie złe dążenia. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Odnośnie wszystkich ludzi, w tym Noego. Noemu należał się wyrok, zagłada. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi. Począwszy od człowieka, aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Należał się wyrok Noemu i gdyby nie to, że wydarzyło się coś w 8 wersecie, to Noe zginąłby w wodzie. 8 werset mówi, ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Łaska jest to niezasłużona życzliwość. Ale Noe znalazł niezasłużoną życzliwość w oczach Pana. Zasłużył na gniew Boży, zasłużył na to, żeby zginąć, bo wszystkie jego uczynki były złe. I widzieliśmy, że wręcz początek 6 rozdziału pokazuje, że ludzie, do których doszło Słowo Boże, czyli synowie Boży, to są ludzie, do których doszło Słowo Boże, nie kierowali się tym Słowem Bożym, tylko zaczęli kierować się tym, co widzą ich oczy. Zaczęli kierować się tym, czy ładne są, czy brzydkie są dziewczyny. I zaczęli brać je według najbardziej prymitywnego kryterium, jakie może być.
ktoś kiedyś powiedział, że mężczyźni są dużo mniej mądrzy od kobiet, bo nie słychać było nigdy, aby jakaś kobieta wzięła sobie męża tylko dlatego, że ten mąż ma ładne nogi. Niestety, o mężczyznach się słyszy coś takiego, że sobie wziął dziewczynę za żonę, bo ma ładne nogi albo bo ma ładną buzię. Czy może być coś głupszego niż wybranie żony na podstawie widoku, który nasze oczy widzą? Przecież to jest kompletny kretynizm, skoro wiemy, że zwiewny jest wdzięk i uroda. No ale niestety ci synowie Boży, czyli ludzie, do których doszło Słowo Boże, ludzie, którzy mieli Boga za ich po prostu wyznacznik, formalnie uważali, że są w jakiś sposób powiązani z Bogiem, na przykład przez Seta, a być może nawet i to już zatracili, tylko mieli dostęp do tego, co Słowo Boże mówi, zostało ono im przedstawione, bo jest powiedziane, że Pismo nazywa tych, do których doszło Słowo Boże, tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi lub synami Bożymi. I ci ludzie, którzy powinni nieść światło, oni niestety również zawiedli, zaczęli sobie dobierać żony według wyglądu. Święte pokolenie zmieszało się z plugawym pokoleniem, tym, które żyło z dala od Słowa Bożego. I Bóg wydał wyrok, że od momentu tego, kiedy te słowa padły, minie 120 lat. One padły w okolicach, gdy Noe miał 500 lat, po to był w czasie, kiedy on miał 620 lat, czyli równo 120 lat później pojawił się potop. Oczywiście są fałszywe nauki różnych zwodzicieli, że rzekomo Bóg ograniczył długość życia człowieka do 120 lat. Jest to absolutne kłamstwo, bo wiele lat później Abraham żył co najmniej 180 lat, Jakub około 130, czy Izaak powyżej 130. Nie pamiętam teraz dokładnych liczb, ale wszystkie one były zdecydowanie powyżej 120 lat i nawet jeden z tych patriarchów, bodajże Jakub, powiedział, że krótki i zły był jego czas pielgrzymowania. A to przecież było wiele, wiele, wiele lat po tym wersecie szóstym, rozdziale szóstym, wersecie trzecim. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. Te słowa dotyczą tego, że od momentu, kiedy, jak widzimy, piąty rozdział, 32 werset, a Noe miał 500 lat i od 500 lat do potopu 120 lat. Nie ma podstaw do tego, żeby się dać oszukiwać adwentystom, bo to Ellen White takie coś wymyśliła i wielu, którzy naśladują Ellen White, uznają jej innowacje za prorocze, między innymi kopiują to. Niestety jest to rozpowszechniony, fałszywy pogląd, daleki od Słowa Bożego. I teraz mamy Noego, który znalazł łaskę w oczach Pana, nie zasłużył na to. Był zbawiony z łaski, niezależnie od swoich uczynków. Zasłużył na gniew Boży, był skończonym grzesznikiem, zasługującym jedynie na to, żeby go zgładzić z powierzchni ziemi. I teraz, jeżeli mamy kolejny przykład Abrahama, to o nim mówi Słowo Boże w liście do Rzymian. List do Rzymian mówi o tym starotestamentowym patriarsze, który żył wiele lat przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa Chrystusa. I to jest Rzymian, 4 rozdział. Od 1 do 5 wersetu.
Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Właśnie, ludzie uczynki robią, żeby się móc chlubić przed ludźmi, ale nie przed Bogiem. Przed Bogiem te uczynki nie mają żadnej wartości. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. To tylko Bóg wie, czy ktoś jemu uwierzył, czy nie. Też mamy przykład z pierwszego rozdziału Łukasza, gdzie anioł rozpoznał, że Zachariasz mu nie uwierzył. Zatem widać, że kluczowe jest to, czy ktoś uwierzy, czy nie uwierzy. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Czyli widzimy jednoznacznie, jest to bez żadnej wątpliwości, że gdy kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jest to usprawiedliwiająca wiara w doskonałego Boga, który złożył doskonałą ofiarę ze swojego doskonałego baranka. Zatem widzimy, Abraham został usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków. Jest zbawiony, jest w niebie, bo widzieliśmy to m.in. w Łukasza 16 rozdział, że Abraham jest już w miejscu szczęśliwości. Pan Jezus go tak opisał, że tam jest. Jest to historia o tak zwanym Łazarzu i tak zwanym bogaczu. I tam widzimy, że po śmierci Łazarz trafił na spotkanie z Abrahamem, który był w niebie, który był w raju, który był w miejscu szczęśliwości. I teraz kolejny przykład kolejnego plugawego grzesznika, bo Noe był plugawym grzesznikiem, który został zbawiony z łaski niezależnie od uczynków. Abraham był plugawym grzesznikiem, który został usprawiedliwiony z łaski niezależnie od uczynków. Rahab, nierządnica, była zdrajczynią swojego narodu, została usprawiedliwiona z łaski niezależnie od uczynków. Jest nawet do dziś nazywana w piśmie nierządnicą. I kolejny grzesznik, plugawy grzesznik, zasługujący tylko na gniew Boży, Dawid, morderca swojego podwładnego, cudzołożnik z Batrzebą i dokonujący policzenia Izraela, kompletne sprzeniewierzenie się Słowu Bożemu, zabraniającemu tego, żeby w taki sposób postępować. I Dawid jest w tym samym Rzymian, 4 rozdział, opisany tak. Od 6 wersetu. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Widzimy? Niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan grzechu nie poczyta. Więc jednoznacznie widzimy, zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków człowieka, zależnie jedynie na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś próbuje cokolwiek z tego odjąć lub dodać, jest przeklęty, bo tak czytaliśmy w Galacjan 1 rozdział 8 werset. I kolejny paskudny grzesznik to Maria z Nazaretu, matka Pana Jezusa. O tym szczególnym grzeszniku czytamy
W Łukasza, 1 rozdział, 28 werset. Maria zasłużyła na gniew Boży, ale została jej okazana łaska, niezależna życzliwość. Łukasza, 1 rozdział, 28 werset. Mówi nam następujące słowa. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. Czyli widzimy jednoznacznie, jak zatytułował ją anioł, że ona została obdarzona łaską, albo została napełniona łaską, została pełna łaski. Czyli potrzebowała łaski, bo łaski potrzebuje jedynie ktoś, kto zasłużył na gniew Boży. Łaski potrzebuje ktoś, kto jest skończonym grzesznikiem. I tak widzimy w przypadku Marii, że tak jest. I kolejne miejsce, które nas o tym poucza, że była to grzesznica, jest to Łukasza 2,24. Łukasza 2,24 jest powiedziane, że Maria pojawiła się w świątyni, aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki. Czyli widać, że była grzesznikiem, złożyła ofiarę za swój grzech. I teraz, jeżeli byłaby, jak chcą niektórzy zwodziciele, którzy uważają, że zbawienie jest z uczynków człowieka, gdyby była niegrzeszna, to mamy problem. Bo składając te ofiarę, dokonałaby bluźnierstwa i to właśnie wtedy byłby moment, kiedy zgrzeszyła. I teraz zobaczmy do źródła, do którego nas odsyła Łukasz. To jest 3 Mojżeszowa, 5 rozdział. Tam jest opisane, co zrobiła Maria. Maria grzesznica, albo inaczej łaski pełna. Jak słyszysz, że ktoś jest łaski pełen, to znaczy, że nieźle nabroił. Bo tylko ten, kto jest wyjątkowo plugawym grzesznikiem, potrzebuje łaski. Ten, kto jest grzesznikiem, potrzebuje łaski. Człowiek, który jest święty, nie potrzebuje łaski. I teraz 5 rozdział 3 Mojżeszowej. Jeżeli kto zgrzeszy przez to, że usłyszał zaklęcie i był świadkiem tego, albo dowiedział się o tym, a nie oznajmił tego i w ten sposób zawinił, albo jeżeli kto dotknie się czego nieczystego i przez to zgrzeszy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przechodzimy do 5 wersetu. Jeżeli więc ktoś ściąga na siebie winę przez jedną z tych rzeczy, niech wyzna to, przez co zgrzeszył. Czyli pierwsza rzecz to jest wyznać. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuścił nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Maria w tamtym momencie wyznała swój grzech i wyznała i dopiero wtedy mogła złożyć te synogarlice lub gołąbki. I teraz 6 werset. I niech przyniesie za swoje przewinienie, które popełnił jako pokutną ofiarę dla Pana, samicę z trzody, owcę albo kozę na ofiarę za grzech. I kapłan dokona oczyszczenia go z jego grzechu. Jeżeli zaś nie stać go na owcę, niech przyniesie dla Pana jako swoją pokutną ofiarę za grzech, który popełnił dwie synogarlice albo dwa gołąbki. Jedno na ofiarę za grzech, drugie na ofiarę całopalną. Czyli widzimy jednoznacznie, najpierw mam przyjść do Boga, wyznać mój grzech, a następnie Pana Jezusa
przedstawić Bogu jako doskonałą ofiarę za moje grzechy. Przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa robili to Izraelici w sposób symboliczny, czyli naprawdę wyznawali grzech, który popełnili, ale potem składali cienie rzeczy przyszłych, czyli ofiarę na ofiarę za grzech i na ofiarę całopalną, które wskazywały na doskonałą ofiarę krzyża, na doskonałą ofiarę złożoną przez Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Czyli ta kolejność jest cały czas ta sama. Dzisiaj musisz wyznać swoje grzechy Bogu, a On uczyni na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa rzecz wspaniałą, odpuści ci grzechy. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Tak mówi pierwszy list Jana z Biblii. A więc Maria widać była grzesznicą, skoro złożyła te dwa gołąbki lub dwie synogarlice. Kolejne potwierdzenie, że tylko grzesznikowi wolno było złożyć taką ofiarę, jest w tejże trzeciej Mojżeszowej, 12 rozdział, 8 werset. A jeżeli nie stać jej na jagnię, to weźmie dwie synogarlice lub dwa młode gołąbki, jednego na ofiarę całopalną, a drugiego na ofiarę za grzech. Kapłan zaś dokona przebłagania za nią i będzie czysta. Jednoznacznie widzimy, że Maria nie była czysta i musiało być za nią uczynione przebłaganie, bo była grzesznikiem. I jako skończony grzesznik, gdyby nie skorzystała z doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, gdyby nie uwierzyła Bogu, gdyby nie uwierzyła w zbawienie przez Pana Jezusa Chrystusa, trafiłaby do wiecznych płomieni na wieki wieków, bo niczym nie różniła się od innych grzeszników, którzy tak samo potrzebują zbawienia. Więc masz tutaj trzech zwyrodnialców: Noego, Abrahama, Dawida. Na Abraham i Dawid i Noe. I masz też Marię, matkę Pana Jezusa, która jest całkiem przyzwoitym przykładem grzesznika. Jeden i drugi typ grzeszników potrzebuje zbawienia w Jezusie. Nie możesz być tak święty, żeby nie potrzebować zbawienia, bo Maria pokazuje, że ona potrzebowała być obdarzona łaską, nienależną życzliwością Bożą, bo była grzesznikiem. I ona też musiała złożyć w ofierze te ofiary wskazujące na doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. A Noe, Abraham i Dawid to byli po prostu ludzie wyjątkowo, nawet jak na dzisiejsze standardy, popsuci. I oni też uzyskali zbawienie przez Pana Jezusa Chrystusa. Kolejny przykład człowieka, o którym niewiele wiemy, ale który już jest po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, po ukrzyżowaniu Pana Jezusa. I on jest klasycznym przykładem dla nas, jak możemy skorzystać z zbawienia. Ja w taki sposób skorzystałem ze zbawienia w 1990 roku w czerwcu. Uwierzyłem w Pana Jezusa i zostałem zbawiony. Dzieje apostolskie, 16 rozdział. Mamy tutaj sytuację taką, że ten strażnik więzienny, który nic nie wiedział o Bogu, kompletnie nic nie wiedział o Bogu, bo był po prostu pogańskim Rzymianinem. Może był Grekiem, może jeszcze był z innego narodu, ale generalnie był na tyle wysoko w strukturach Cesarstwa Rzymskiego, że pozwolono mu być kimś w rodzaju dyrektora więzienia. A więc nie był to człowiek w żaden sposób milutki w ogładzie, bo jeżeli sobie wyobrazimy, że musiał takiego więźnia kazać zakuć w dyby, jak był taki wyrok, albo może nawet kazał zaprowadzić go na egzekucję, a być może też egzekucje dokonywane były u niego w więzieniu.
to był człowiek, który nie jedną rzecz wątpliwą miał na sumieniu. I tutaj miał sprawiedliwych ludzi w więzieniu, dwóch apostołów, a dokładnie miał Pawła i Sylasa, czyli Paweł był apostołem, a Sylas jego towarzyszem. Obaj byli posłańcami i pismo w takim charakterze słowa apostoł też używa, czyli apostołowie Paweł i Sylas. I oni byli sprawiedliwymi ludźmi, już usprawiedliwionymi z łaski, którzy głosili Ewangelię. A mimo to ten strażnik zamknął ich w więzieniu, czyli dokonał czynu wątpliwego moralnie. I teraz zaczęło się tak dziać, że nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, jak oni byli w tym więzieniu i oni zostali uwolnieni przez to, co się wydarzyło później. Bo jest powiedziane, że jest tutaj taka sytuacja, że wszystkie drzwi się otworzyły, a więzy wszystkich się rozwiązały. No więc tenże strażnik więzienny wyprowadził ich na zewnątrz i rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Proste pytanie. Co należy zrobić w dzisiejszych czasach, żeby być zbawionym? A oni mu rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Kropka. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeżeli ktoś głosi inaczej, jest pod przekleństwem Bożym. Jest tylko jedna droga zbawienia. Z łaski przez wiarę, niezależnie od uczynków. Jest oparta na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. I jeżeli ktoś głosi inaczej, jest to zwodziciel. Słowo Boże mówi wyraźnie, że zbawienie jest nieutracalne, gdy je ktoś już otrzyma od Boga. Nie da się go porzucić, bo jest się nowym stworzeniem. Nawet gdyby ktoś chciał się go pozbyć, bo się nawrócił, a potem stwierdził, że chrześcijańskie życie mu nie odpowiada, to już nic nie jest w stanie zrobić. Jest nowym stworzeniem. Oto stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Jest po prostu inne DNA duchowe w takim człowieku. I jest to całkowicie ktoś inny. Wszystko stało się nowe. Zbawienia nie da się utracić ani porzucić. I teraz, jeżeli mamy doktrynę świadków Jehowy, która mówi, że do zbawienia trzeba coś dołożyć, albo dzieli ludzi na takich, którzy pójdą w pewnym ograniczonym zakresie, czasami jest liczba wymieniana, 144 tysiące ludzi, którzy mają lepsze zbawienie i reszta ma gorsze zbawienie, to jest to akurat podział całkowicie obcy Słowu Bożemu, dlatego że Słowo Boże mówi, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, niezależnie od uczynków. Na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. To jest podstawa. Wystarczy. Nie ma nic więcej. Doskonała ofiara wystarczy za przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. To był 21 odcinek serii 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Tak jak mówiłem, jest to odcinek, który również można wykorzystać do tego, żeby zrozumieć, dlaczego nie mogę być rzymskim katolikiem i dlaczego nie mogę być adwentystą dnia siódmego, dlaczego nie mogę być zielonoświątkowcem, bo mają oni w jednej ekumenicznej wspólnocie takich, którzy odrzucają łaskę zbawienia, czyli uważają, że zbawienie da się utracić. I co dziwne, są tam również grupy, w których się uczy nieutracalności zbawienia. Mi się to nie mieści w głowie, dlatego nie podołam czemuś takiemu. To samo z każdą inną grupą, która toleruje u siebie zwodzicieli, na których wisi gniew Boży, którzy twierdzą, że do zbawienia Pana Jezusa Chrystusa coś trzeba dołożyć. Jest to niewyobrażalne. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.